Wracamy do sprawy ewentualnego lokowania migrantów w Suwałkach. Na nasze pytania odpowiedział poseł Adam Andruszkiewicz, który na początku tego tygodnia wzbudził poważny niepokój mieszkańców twierdzeniem, że w mieście za sprawą prezydenta Renkiewicza na nielegalnych migrantów czeka ponad 1100 miejsc. Pierwsza korespondencja skierowana do naszej redakcji w sprawie miejsc dla nielegalnych migrantów zawierała odpowiedź na pytanie, jakie wnioski płyną z poselskiej interwencji Adama Andruszkiewicza w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Parlamentarzysta odpowiedział w naszej ocenie wymijająco. Z uwagi na konieczność utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa Suwałk i Suwalszczyzny postanowiłem zainterweniować w tej sprawie i zaapelować do pana prezydenta o zmianę zdania w tej sprawie oraz jasną deklarację, że obiekty wskazane przez pana prezydenta w piśmie nie zostaną wykorzystane w przypadku masowego napływu imigrantów, co niestety wyraził pan prezydent w odpowiedzi na interpelację radnych. Aby doprecyzować informacje o nielegalnych migrantach, ponownie przesłaliśmy do posła Andruszkiewicza kolejne pytanie. W piśmie wysłanym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do Urzędu Miasta w Suwałkach nie wskazuje się, że miejsca mają być przeznaczane dla nielegalnych imigrantów. W odpowiedzi prezydenta Suwałk takiego wskazania również nie ma. Skąd zatem zgłoszona przez pana teza, że miasto zadeklarowało ponad 1100 miejsc dla nielegalnych imigrantów? W otrzymanej odpowiedzi czytamy. W piśmie wysłanym przez Podlaski Urząd Wojewódzki do Urzędu Miejskiego w Suwałkach wskazuje się na miejsca, obiekty możliwe do wykorzystania przy masowym napływie cudzoziemców na terytorium RP, innych niż objętych pomocą, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W swojej odpowiedzi na interpelację radnych w dniu 26 czerwca 2024 roku prezydent Suwałk napisał: w przypadku otrzymania decyzji administracyjnej wojewody podlaskiego odnośnie uruchomienia punktów zbiorowego zakwaterowania dla migrantów na terenie miasta Suwałki będę zobowiązany z mocy prawa wykonać polecenie wojewody. Tyle tylko, że w przywołanej przez parlamentarzystę interpelacji radnych Izbickiego i Rydzewskiego, ale i w odpowiedzi Renkiewicza określenie nielegalni migranci nie pada nawet jeden raz. Wniosek jest zatem jednoznaczny. Na żadnym etapie ustalania ewentualnych możliwości przyjęcia cudzoziemców nie było mowy o lokowaniu w mieście nielegalnych migrantów. Drugim wątkiem poruszonym przez nas w korespondencji z posłem Andruszkiewiczem była kwestia, jak to określił parlamentarzysta, weta prezydenta miasta. Polskie prawo regulujące działalność samorządową nie przewiduje instytucji weta, o czym parlamentarzysta doskonale wie. Jakimi zatem narzędziami może posłużyć się włodarz samorządowy? W moim przekonaniu prezydent Suwałk powinien odpowiedzieć podobnie jak starosta suwalski i prezydent Łomży, którzy nie wskazali żadnych miejsc w odpowiedzi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, co jest odpowiedzią znacznie bardziej pożądaną w obliczu przyjęcia przez Unię Europejską tzw. paktu migracyjnego. Odpowiedział nam Adam Andruszkiewicz.